szukający, oświeć rozum i rozjaśnij moją myśl. Swoim światłem sumienie moje kształtuj, bym wśród braci i sióstr świadectwo niósł. Oto teraz proszę Cię, zgromadzeni na modlitwie z Panem swym. Wieczerniku, jak kiedyś Piotr i Jan, celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Rozpal miłość w mym sercu, Duchu Święty, aby bracia ze mną razem chcieli iść, tworząc nową kulturę świętych ludzi, którzy światło promienią blaskiem łas, drogą, prawdą, życiem Twym. Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym, wieczerniku, jak kiedyś Piotr i Jan, celebrujmy tajemnicę wiary wraz. Siejmy miłość i nadzieję wokół nas. Ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj o 16:00 mszą świętą rozpoczyna się spotkanie bierzmowańców. Zebraliśmy i przekazaliśmy na ochronkę 5850 zł. Dziękujemy za ofiarność. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na cele parafialne. W środę o 18:45 katecheza Wprowadzenie w Biblię. O 19:00 spotkanie rodziców dzieci Maryi w domu parafialnym. W sobotę wycieczka dzieci z grup parafialnych do Panteonu Górnośląskiego, Muzeum Katowic oraz Planetarium. O 18:00 z okazji Dnia Dziecka Utraconego, msza święta w intencji rodziców po stracie dziecka. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić kolejny Dzień Papieski. Z tej okazji będzie można po mszach przed kościołem nabyć sprowadzone z Wadowic kremówki papieskie. Dochód przeznaczony zostanie na bieżącą działalność parafialnej scholki dziecięcej. Z okazji Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szty i roczki na mszy o godzinie 16:00, nauka przed Chrztem Świętym dzień wcześniej w sobotę o 19:00 w kościele. O 20:00 medytacja karmelitańska, okazja do spowiedzi. Kolekta specjalna na remont schodów kosztował 65 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty spłacamy w comiesięcznych ratach. Zapłaciliśmy także za budowę kanalizacji pierwszą część, to znaczy 123 tysiące złotych. Wyłoniliśmy laureatów parafialnego konkursu fotograficznego Piej Słoneczna świętego Franciszka. Wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w kalendarzu parafialnym na rok 2023. Znajdują się pod chórem z tyłu kościoła. Na stronie parafii jest kalendarz, w którym są podane terminy organizowanych przez parafię wydarzeń takich jak zimowisko parafialne, pielgrzymka do Portugalii i Hiszpanii, wakacje z Bogiem, żagle z tatą, pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Gdy tylko będą znane koszty tych wyjazdów, zostanie otwarta możliwość zapisów na właśnie te wyjazdy. Za wyjątkiem pielgrzymki do Portugalii i Hiszpanii, gdzie wszystkie miejsca są zajęte, lista rezerwowa składa się z 10 osób.
Przypominamy, że wszystkie intencje na ten i następny rok są widoczne na stronie internetowej. Można wcześniej sprawdzić wolne terminy. Można kontaktować się z kancelarią drogą mailową. Jesteś nowym parafianinem. Zapraszamy, by zgłosić się przez formularz na stronie parafii. Zakładka parafia. Zmienia się organizacja pogrzebów na cmentarzu Bazyliki. Ustalenie miejsca pochówku i inne sprawy cmentarne załatwiane są w tamtejszej kancelarii. U nas w parafii ustalamy datę i szczegóły pogrzebu. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie naszego kościoła i kaplicy adoracji oraz troskę o kwiaty. Ofiarujmy naszą modlitwę w intencji zmarłych. Polecajmy Bogu zmarłego Zygmunta Kwiatkowskiego, który mieszkał przy ulicy Konstytucji. Jego pogrzeb w środę o 8:50. Módlmy się za zmarłą Mariannę Czternaścik, która mieszkała przy ulicy Popiełuszki. Jej pogrzeb w poniedziałek w Przemęcie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.